Podczas budowy warszawskiego metra wielokrotnie natrafiono już na obiekty, które zainteresowały archeologów. Tym razem jednak natrafiono na coś, co postawi na nogi całe środowisko dziennikarskie. Znajdujemy się na ulicy Świętokrzyskiej, w pobliżu skrzyżowania z Nowym Światem, w miejscu, gdzie powstaje nowa stacja metra. Proszę powiedzieć, co właściwie tu zostało znalezione? To zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale jednak jest. Otóż robotnicy pracujący na budowie metra odnaleźli fragment krypty z kaplicy carów szujskich. Carów szujskich? Tak, proszę pani, to co tam pani widzi, to jest grobowiec rosyjskich carów. Ale rosyjskich carów w Warszawie? Tu, w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie 29 października 1611 roku miał miejsce wspaniały spektakl, wydarzenie, mianowicie hołd carów szujskich. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, w 1610 roku wojska hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego odniosły fantastyczne zwycięstwo nad wielokroć silniejszą armią Dymitra Szujskiego i wojsk zaciężnych francuskich, angielskich pod Kłuszynem. W następnym roku, po 21 miesiącach oblężenia, król Zygmunt III Waza zdobył Smoleńsk. Najjaśniejszy Panie, Wasza Królewska Miłość. Stany Sejmowe Rzeczypospolitej wespół tu zebrane. Jako hetman wojsk Rzeczpospolitej i jej powolny sługa Moskali pod Kłuszynem pobiłem. Za co Bogu Najwyższemu chwała. Ta ogromna wiktoria otworzyła wrota do Moskwy. Tam, doszedłszy, Kremlin i Moskwę całą, Gród Wielki, żołnierzem Rzeczypospolitej obsadziłem i carów moskiewskich pojmałem. Tegoż roku pańskiego 1611, Wasza Królewska Miłość, Smoleńsk, gród wcześniej do Rzeczypospolitej należący trudami wojennymi uzyskał, czym do państwa moskiewskiego przystęp skuteczny uczynił. Stawiam tu przed oblicze waszego majestatu i całej Rzeczypospolitej jako więźnia Wasyla IV Szujskiego, imperatora, wielkiego cara moskiewskiego, wielkiego władcę ludów północy, aż po Morze Hirkańskie.
Stawiam brata jego, Dymitra Szujskiego, wojennego hetmana moskiewskiego. Stawiam Iwana Szujskiego, brata carskiego najmłodszego. Stawiam ich już nie jako państwa, księstwa, prowincje, miasta, zamki niezliczone pod ich rozkazem mające, lecz jako więźnie Rzeczpospolitej. Patrzcież, co fortuna broi. Stawiam ich nie jako niewolniki, ale jako wzór szczęścia odmiennego. Za carów szujskich łaski i miłosierdzia proszę waszej królewskiej mości, tak sławnego monarchy chrześcijańskiego. Wielce nam miły panie hetmanie, akt ten tak sławny, wielki i nigdy w Polsce nie widziany z Bożą pomocą waszej to miłości zasługą. Było siła triumfów za ojców naszych, ale hospodara moskiewskiego tu stawić, głowę i rząd państwa moskiewskiego polskiemu królowi i ojczyźnie pod stopy oddawać, to dopiero nowina. Męstwo rycerstwa, wieczna chwała i znak mocy Rzeczypospolitej. Vivat Sigismundus Rex! Vivat Respublika! Vivat! 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 Było to, proszę Państwa, wydarzenie niezwykłe w historii Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy i ostatni w dziejach naszego państwa taka uroczystość miała miejsce. Nigdy już ceremonia hołdu pojmanego w niewolę władcy na terenie Polski się nie powtórzyła. 30-40 metrów za mną prawdopodobnie stała w XVII wieku kaplica carów szujskich, zwana kaplicą moskiewską. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie. Tuż za usypanymi wałami ziemnymi zygmuntowskimi była to pierwsza budowla widziana przez przyjeżdżających do Warszawy. Kaplica carów szujskich była praktycznie kaplicą grobową Wasyla IV Szujskiego i jego brata, ale przede wszystkim pokazywała chwałę króla Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Władcy, który podbił Moskwę, który utrzymał i rozszerzył państwo. Ale co to jest? Co to takiego jest? Proszę pani, to jest tablica, która wisiała
nad kaplicą carów szujskich, nad kaplicą moskiewską. Wielu historyków uważało, że oddano ją także do Moskwy, ale inni byli przekonani, że oddano tylko kopię, a oryginał został tu w Warszawie i przetrwał aż do dziś. Jesu Christi, dei fili regis regum, dei exercitum... Chrystusowi, Synowi Bożemu, Królowi Królów, Bogu Zastępów, chwała. Zygmunt III, król Polski i Szwecji, zwyciężywszy wojska moskiewskie pod Kłuszynem, przyjął kapitulację stołecznej Moskwy, przywracając Smoleńsk Rzeczypospolitej. Wasyl Szujski, wielki książę moskiewski, i jego brat Dymitr, dowódca, ujęci prawem wojennym i przyjęci, mieszkając pod strażą w zamku gostynińskim, tamże dokonali żywota, pomny na los ludzki, składa tu ich szczątki. Mamy zatem propozycję, by pobliską stację metra nazwać stacją Hołdu Carów Szujskich, na pamiątkę Hołdu Carów Moskiewskich przed polskim królem. Wnoszę pod rozwagę Najjaśniejszego Pana, by pobliską stację metra nazwać stacją Hołdu Carów Moskiewskich, a triumfalną kaplicę odbudować jako wieczny znak zwycięstwa nad Moskwą i potęgi Rzeczypospolitej. Thank you.